opinii 4.0 jest punktem, w którym informacja staje się spójna między wszystkimi etapami produkcji. Każda firma ma mnóstwo systemów, od systemów ERP, systemy planistyczne, CRM-owe, ale tak naprawdę ta informacja nie jest wymieniana między nimi. Na pewno dużym wyzwaniem dla każdego małego, średniego przedsiębiorstwa będzie zmiana mentalna, od zarządu po pracownika. Tak? Wdrażając u siebie system planowania IPO, który de facto jest systemem 4.0, największym problemem jednak było przyzwyczajenie ludzi do tego, że przestają na przykład na poziomie mistrza podejmować decyzje, a robi to za nich system. Rola mistrza zmieniła się z człowieka, który wydawał dyspozycję, do człowieka, który wspiera pracownika bądź proces, mógł on przebiegać bezproblemowo. Roboty są już relatywnie szybkie. Rozwój mechaniczny robotów już jest na dość wysokim poziomie. I ciężko tutaj się spodziewać, mówiąc w cudzysłowie, wykręcania jeszcze większych wydajności pracy robotów, jeszcze większych prędkości, bo tutaj już jesteśmy dość wysoko jako świat, jako roboty. Natomiast ja się spodziewam rozwoju przede wszystkim oprogramowania do robotów, czyli wszelkich tak zwanych inteligentnych paczek. Zapewne nastąpi dalszy rozwój systemów wizyjnych, zarówno 2D, jak i 3D. Panuk po raz kolejny już zaprezentował w tym roku na targach w Niemczech, na targach Automatica, algorytm sztucznej inteligencji. Panuk globalnie z firmą Preferred Networks pracuje nad takim rozwiązaniem, gdzie robot wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe do tego, żeby właśnie wspomniane wcześniej prawidłowe decyzje samodzielnie podejmować. Na dzień dzisiejszy jest to, można powiedzieć, jeszcze troszeczkę pieśń przyszłości, ale niedalekiej przyszłości. Tak, problemem jest to, żeby mieć dostęp do finansów. I druga rzecz, która jest dużo trudniejsza, czyli być pewnym, że położone inwestycje, nakłady finansowe się zwrócą. Czyli jest to pewien problem policzenia teoretycznego i zamodelowania, gdzie innowacja techniczna się zwróci i bycia pewnym, że to się realnie tak stanie. Ta Wiśniowskiego inwestycja zdecydowanie jest bardzo fajna. Z tego powodu została zrealizowana i już się spłaciła. Minęło w tej chwili prawie 18 miesięcy od daty wypuszczenia na rynek nowej technologii, zupełnie nowatorskiego podejścia do obsługi klienta i wykonywania produkcji. I dzisiaj już ta linia jest na plusie. Wszystko, co zostało zainwestowane, się zwróciło w ciągu 8 lat. To jest kosmiczny projekt. Życzyłbym wszystkim takich projektów. Jeśli chodzi o wdrażanie przemysłu 4.0 w Polsce, to uważam, że jesteśmy na początku drogi. I nasz rynek podzieliłbym na dwie części. Rynek zachodnich korporacji, które u nas mają swoje firmy produkcyjne, zakłady produkcyjne. I tutaj te firmy mają w chwili obecnej wręcz gotowe plany dotyczące transformacji cyfrowej. Z drugiej strony mamy polski, rodzimy rynek. Tu jest zdecydowanie gorzej, chociaż rzeczywiście dostrzegamy, że ta idea się rodzi, to hasło przemysłu 4.0 się rozpowszechnia, ale pod tym hasłem, jak pod każdym innym modnym w biznesie, zaczynają przemykać się również dziwne historie, które wyciągają z potencjalnych pieniędzy, z klientów pieniądze, nie oferując w zamian wartości, która powinna zostać zaoferowana. QSG S.A. dostarcza platformę do digitalizacji produkcji, do cyfryzacji procesów produkcyjnych i tak naprawdę umożliwia albo wspomaga wejście poszczególnych naszych klientów do przemysłu 4.0.